Cześć, witajcie! Ponownie z tej strony Trix21. Dzisiaj sobie zagramy w Toho Misei Izakaya. Dzisiaj chciałbym wam w sumie opowiedzieć o postaci Hatano Kokoro. Hatano Kokoro? Tak, to się wymawiało. Wiem, że ktoś wymawia to inaczej, ale nieważne. Jest ona yokai rodzaju Mendriki, czyli yokai złożona z masek Gikaku, która w sumie nie ma nigdzie zapisane, że jest w danym konkretnym momencie, więc powiedzmy, że po prostu wędruje sobie po Gensokyo. Nie ma domu, jest bezdomna. Osobowość. Kokoro, bo tak powinno się wymawiać jej pierwsze imię, niż mówić do niej Hata. Jest osobą spokojnej natury, która uwielbia grę na scenie. Bo te maski są sceniczne. Przepraszam. A, choroba zabija. Jest to akurat spowodowane swoją własną naturą, ponieważ używa ona swoich masek do przekazywania emocji. Swoją drogą to te matki także przekazują emocje, tak jak przed chwilą wspomniałem. Ja chciałem to dwa razy podkreślić, żeby sprawdzić, czy słuchacie. Dobrze, zdolności. Albo moce. Chociaż ja to zawsze mam w głowie zapisane jako moce oraz zdolności. Posiada ona zdolność do manipulacji emocjami i ludzi, ale nie chcę zbytnio wam opisywać wszystkiego o tej postaci, gdyż byłby to pewnego rodzaju spoiler. Ale o tym za chwileczkę. Chociaż mogę dodać, że posiada ona naginatę, której używa do walki. A naginata to jest taka japońska broń, że mamy taką włócznię. I ogólnie włócznia, wiecie, ma pointy sticka i ona, wiecie, robi pointy attack. A naginata jest pointy, ale na końcu ma, że tak powiem, kawałek, może nie miecze, ale tak jakby po prostu ostrza. Dzięki czemu może też robić point i atak, ale może też robić slash and dash. Tak, musiałem użyć tego stwierdzenia. Dobrze, fabuła z uniwersum. Hatano Kokoro została zrodzona z 66 masek używanych przez Hatano Kawakatsu w VI wieku. Tak, w VI wieku. Wszystkie maski stały się Tsukinogami. Tsukumogami. Zawsze będę musiał jakiś kurs pójść, żeby ogarnąć wymowę tego. I ostatecznie połączyły się w yokai. Kokoro. No i w pewnym momencie po prostu pojawiła się w Gensokyo. To jest dosłownie fabuła tej postaci. Ale no dobra. Przed wydarzeniami z Hopeless Masquerade w jakiś sposób straciła ona maskę nadziei. To spowodowało, że cała wioska ludzi zaczęła tracić swoją nadzieję i zapoczątkowało wydarzenia, które miały miejsce w grze, która się nazywa, uwaga, Hopeless Masquerade. Na początku próbowała zrównoważyć resztę emocjami swoich masek. Przepraszam, zrównoważyć resztę emocji swoją maską. Mi 55 ten brak jednej maski, przez co brała na przykład maskę, która się nazywała Maska Nadziei. Nadzieję po prostu z okolicznych ludzi i tak dalej. Ale utrata niestety tej jednej maski doprowadziła ją do szału. Gry. Tak jak wcześniej wspomniałem, pojawiła się w Toho Beatrice Hopeless Masquerade jako boss finalny, potem jako postać grywana w Toho Urban Legend in Limbo oraz Anatomy of Common Flowers. Fandom. W fandomie, i teraz pytanie, czy w normikowym fandomie, czy takim diehardowym, Hatano Kokoro jest często ukazywana z maskami innych fandomów, wiecie, taka maska Raidena z Metal Gear, czy maska JoJo z JoJo Part 2. Eija Mask, czy jakoś tak to mówili po japońsku. Czekaj, o, mamy Integrenti. Dobra, nieważne. Zaraz to sprawdzimy. Ciekawostki. No dobra, no żartowałem z tymi spoilerami, bo gdybym miał to zrobić, to spoiler byłby to byłoby to spoiler free. Odcinek byłby tak naprawdę coś w stylu, wiecie, Hatano Kokoro istnieje i grajcie w tą grę. Ale uciekam od tematu. Obecnym właścicielem Maski Nadziei, uwaga, uwaga, musicie tutaj bardzo to zapamiętać, jest Koshiko Mechi, która nie chce oddać Maski Nadziei. Przez to stała się ona Archnemesis Hatano Kokoro. A dlaczego nie chce oddać Maski Nadziei, to w sumie jest dobre kurwa pytanie. Ale wiemy, że nie lubię tej postaci. Znaczy, nie, w sumie takie mam takie śmieszne, o, gdzie jest Koshiko Mechi, ale tak naprawdę jest mi. Satori nie jest mi, uważam. Ale dobra, anyway. Ładna notka, no to szczerze, jeszcze nie grałem w Hopeless Masquerade, tak jak w prawie każdą bijatykę do hołu. Ale na pewno któregoś razu się na to zabiorę. Postać Git Good.
S-tier, jak pewnie zagram w gierkę, to będzie SS-tier. O Jezus! SS-tier. O, zadanie mamy. Jak? O. To trochę jak mi się przypomina taka seria fandomowa. Śmieszna, fajna, bo robiona w pęcie chyba. Kompatyjomu coś tam i... Kurde, nie mam pojęcia, jak to się nazywa, ale... Jak to z... Znajdę, to na pewno dam tym. Kurde, no dam linkacza do tego. Na pewno do tego odcinka. Bo to jest śmieszna seria, no ale wiadomo, to jest takie... Trzeba być trochę w fandomie, żeby tak naprawdę się z tego cieszyć. Czyli jak ktoś już teraz jest, to już może to oglądać. Ważne, żeby trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj żadnego kanonu. Się jest, ale istnieje tylko w waszych głowach. Ja uważam, że tego fandomu... że tym trzy wersje. Jedna to jest wersja, którą mamy POV, wszystko z perspektywy Reimu. A to jest POV, patrzymy wszystko z perspektywy innej postaci. A trzy to jest POV, w zależności tyle, ile Zun wypije piw. A czwartego nie chcecie wiedzieć. Zwłaszcza nie łączcie 3 i 4. Bo będzie bardzo źle. Italian risotto! Pasta, spaghetti! Funicci, funicciela! Yes. Czekajcie. Grzyby? Co? Boskie risotto. Kurde, może kiedyś zrobię sticky rice? No chyba jo. Kurde, ale mówię, na początku, pierwsza rzecz, o której mówię, miałem sticky rice, ale potem patrzę. Grzyby? Wydaje mi się, że włoska kuchnia ma... Nie ma dużej synergii z grzybami na przykład. Ale nie wiem, będę musiał pójść do bardziej włoskich restauracji niż tak zwane idę na pizzę. O, już zrobiliśmy? O... To jest tak jak... No ja tak nie miałem, ale wiem swoje, no, że takie było, przychodzisz do babci. Cześć babcia, co tam u ciebie? Obiadek, a po obiadek, a tak naprawdę w głowie masz... O, pieniążki, money. Chociaż jak ja będę miał wnuki, to prawdopodobnie będę sknerał, bo będę wiedział dokładnie o tym. Będę miał takie... A ty to tak rzadko odwiedzasz, a ty to niewygodne pytanie. A kiedy wnuków się mogę spodziewać, całej reszty? Wnuków od wnuków, no kurwa, jestem geniuszem w tym momencie, nieważne. Nie wiem, jak to było. Prawnuk, nie, to jeszcze gorzej. Nieważne, po prostu wydaje mi się, że zrobię tak samo, zobaczę, przyjdzie. Powiem, dobra, masz i będzie tyle. Bajo. O nie! To tak jak... Nie, w sumie ja byłem zawsze dobry z dyktanda. Jak było pisanie dyktanda. Nigdy nie miałem jakichś tam złych ocen. Ale nie lubiłem te jak można powiem, albo miałeś dyktando, albo to drugie gówno i nie lubiłem tego drugiego. Dyktando. Krząż drzwi, czci, czci, nie wykrzewo. Dobra, nieważne, już się rozwaliło. Italian risotto, kurde, no i mam teraz ochotę na włoszczyznę. About Gens Ubit, a to nie. O. Co?
Clickbait. What? No tak, w sumie jakby nie patrzeć, ona żyje 10 tysięcy czy tam więcej lat, to ma takie... Słyszy głupią rzecz i mówię... a może spróbuję, bo mi się nudzi. Nie wiem, czy mogłaby spróbować pójść w politykę, to by się nie nudziło. Dosłownie byłoby, przejmujemy władzę nad... Kurde, ci wszystkim. O, tutaj Mokołu mamy. Foreshadowing. Chociaż wydaje mi się, że mówię, że to jest... Więcej lokalizacji chyba nie będzie. Czemu? Jej, mamy protection. Ale czemu? No. Zawsze to jest tak, ktoś dostaje jakąś moc i mam takie... No dobra, można zrobić big brain time, a potem się okazuje, że ja pierdziel, jakiś debil to dostał. O nie, no dobra. Zadanie! Blue Collar Job. Coś mi się to kojarzyło, w sumie tak sobie teraz myślę. Wiem, że jest to... taki popularny, nie tyle to slang, to jest po prostu term użyty w Anglii, w Ameryce, z tymi całymi. Ale wiem, że to coś znaczy, że albo pracujesz, wiecie, w czystym środowisku, albo... Kinda nawet nie chcę mówić, bo nie jestem tego pewny, ale mi się wydaje, że to jest coś, praca... jako na stanowisku kierowniczym, a po prostu praca w środowisku niekierowniczym. Ale nie wiem. Chociaż dla mnie white and blue collar troszeczkę to jest takie jak być, wiecie... Na przykład w budowlance jest tak, że jak ktoś ma biały kask, to jest w przepuncie. A jeżeli ma biały kask i garnitur, no to jest szefem szefów. A niebieski to jest brygadzista zazwyczaj. Nie wiem, chyba że coś się pozmieniało, że jak ktoś jest tutaj z budowlanki, to możemy poprawić. O, co znowu? Aha, to refektora, to tak, tak, tak. Jak? Tak, coś jest nie tak. I wiecie, że nie wyrobimy się, bo już nie mamy. A jakbym był mądrzejszy, to bym zrobił jakiekolwiek gówno ze sobą. Byśmy mieli. Nie. To był shot. Nie, to był pocisk. To był taki pocisk jak torpeda z Tempesta w War Thunderze. Dosłownie tak nisko poleciał, że rozwalił. Ale dobra, mniej takich pocisków, bo to... Dla mnie są takie hech, smarte dla was takie kurde żenujące. Dobra, no to... Jak pewnie zauważyliście, mam taki troszeczkę motivation, chociaż prawdopodobnie po dzisiejszym dniu raczej zobaczyliście jego brak. Zwłaszcza, że mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj wyrobić. Chociaż to jest marzenie ściętej głowy. O! A, routine seeds. Chociaż to jest marzenie ściętej głowy, że to się wyrobię z tym odcinkiem na trzeciego. Bo po prostu tyle mam tylko, że hej. Ale że udało mi się, kurczę, seryjkę odwalić dla was, a nawet i dwie. No alkohol. I po prostu, no dosyć ciężko jest przy tym.
Co? Oh no! Oh no! Za drogo wyszło. Nie policzyłem sobie. Damn. Niedobrze, ale z drugiej strony... Jakby to powiedzieć... Nie boli mnie to. Tak. Dobra, szkodama. Szkodamy. Robimy. Gdzie ona jest? Venshin Cicada Trufle. Dobrze. Venshin Cicada Trufle. Na pewno to było to i nie. Oj, coś mi nie idzie. To jest ten minus Izakai, że nie idzie się dogadać. Ale dobra. Trudno, jak będzie, tak będzie, ale wydaje mi się, że lepszy będzie tak jak środek. High alcohol, ale chyba nie takie aż high alcohol. Dobra. Więc tak, no trochę teraz udało mi się niby czasu ogarnąć wolnego, a też swoją drogą w listopadzie miał człowiek wyjechać, a nie wyjechał, bo nagle się zjebało. Nie będę mówił, komu tutaj możecie podziękować, ale... Chociaż nie lubię jednej i drugiej ekipy, tak sobie teraz myślę. Chciałbym tych dwóch partii nienawidzić jednocześnie, tak samo równo, ale nie mogę jakoś. Tym trzeba dać szansę też, przyznam, ale na razie moje ekspektacje wobec nich poszły bardzo wysoko w dół. Nie wysoko w górę, tylko wysoko w dół, bo człowiek miał takie plany, a się spierdoliło, że hej. Back to it anyway, będzie troszeczkę seryjek. Nie udało się Rejka nagrać, bo sobie pomyślałem sobie, kurde, gierka spoko. Ale... Kurde, muszę, mam dzisiaj na odcinek. Nie, wszyscy mi uciekli. Ale cholera. Mam odcinek dzisiaj, po prostu nowa inflacja. No dobra, no dzisiaj inflacja, jest trudno. I po prostu, kurczę, no, fajna gierka, ale nie żeby ograć na YouTube'a, tylko lepiej, żeby samemu. O, przyszła w końcu łona! Także sobie odpuściłem tą gierkę, ale co to znalazłem inny horror, który mam nadzieję, że w tym tygodniu teraz, w listopadzie wrzucę. Chill Able. Zaraz ogarniemy to. I Cuisine with Alcohol. Move Barn, Premi. A da radę... The King to Sudem radisz jest food with alcohol. Myślę, że da radę. O, ten się. Ale tak, mówię, jeszcze jakiś horrorek ogarnąłem. Mam nadzieję, że będzie git. Kolejną seryjkę. I w sumie jeszcze jedną seryjkę. Tak, że dwie seryjki mam do ogarnięcia do was. Bo... Jest spoko. Ale na pewno widzę, że teraz ono mutationem będzie się trzymało prawie jak w tofą misję Izakaya, tylko że nie aż tak długo, bo chciałem codziennie wrzucać i w tym tygodniu mi się, właściwie w poprzednim tygodniu mi się nie udało. No, nie było, więc to też święta są, kurczę, też na święta człowiek, nie ma człowieka w domu. Też ktoś może powiedzieć, o czemu nie nagrałeś na zapas? Ja mówię, no to chyba chciałem. Dobra, high alcohol. I expensive, no expensive na pewno, bo my tu mamy dosyć drogie dania. Takie, to takie mega drogie. Już wam mówię jak bardzo, patrzcie. Klikamy tak. Premium. O. Dobra, Salomon Tuna, Premium Tuna, Trota jest tu. Salomon... No, tak, faktycznie, zrobię coś, jak dzisiaj mówiłem, że nie mam na to składników, to jestem. Sea Urchin Yu. Dobra. Urchin Yu i... Wydaje mi się, że będzie dobra. A jeszcze też jest, Jezu, to tylko słodycz wpierdzielała. I ja muszę jeszcze podejść z tym tego.
This leaking vegetarian. Jak tak można? Tutaj to nawet nie patrzę, bo wiem, co będzie chciała. Robimy tak. Zacznijmy od Sakury. Potem przejdziemy przez Udumbare. Potem skąd odpuścimy? A i alkohol miał być, kurczę, niedobrze. Czy przyszła do nas pewna osoba o nazwie... przyszła w sumie. Tak, mamy zadanie zrobione, a jeszcze Melisa przyszła. Nie Melisa, tylko Marisa. Co, tak szybko? Łeee, koktajl. Wow. Szybko poszło. Niestety koktajlów mieliśmy tylko tyle. To jest soda, niech będzie to i do serwisu. Próbem? Nie. Mi filmem to nie zadziała. Jeszcze cool. Jest jeszcze Fruity Sweet? Nie, no to dajmy jeszcze Fruity Sweet. To na pewno wejdzie. Dobra, ale mniej więcej, żeby to ładnie zamknąć w dużym skrócie. Mamy... nowe serie. Mam nowe serie dla was do ogrania. Była przerwa. Nie wiem, czy mi się uda to, mówię, na trzeciego wrzucić, czy nie. Jak nie, to wiecie, że tego, ale... no, muszę to nadrobić po prostu. Niektóre sprawy. A są dosyć ważne, bo jak... wiecie, o co mi chodzi, jak jeden telefon człowiek nie odbierze i takie to była twoja jedyna szansa na odebranie tego telefonu i musisz dzwonić po 5-6 razy do kogoś, bo chcesz coś załatwić, no. I czy człowiek stoi jak na nogach po prostu cały dzień przy telefonie, żeby... bo myśli, że ktoś to zadzwoni w końcu, że jeszcze raz, bo to ważna sprawa, czy w końcu odpienia. W dużym skrócie, budżetówka. To już wszystko tłumaczy. Okej, co mamy zrobić jeszcze raz? Muszę sfiltrować te procedury. Procedury, tak, procedury. Dobra, Moci? No to zróbmy tak, Moci. Sticky Rice? Lyk, tyle dopierdzielamy. I to będzie Moci wersja premium. Wersja Night Sparrow, a nie jakieś zwykłe Moci. Patrzcie. My. Elo, idealnie zrobione. Jestem ciekaw, kiedy osiągniemy maksymalny poziom stężi, bo to dosyć często przychodzi. Koktajl. Zara, koktajla wrzucimy, patrzcie. To i... było, zrobiliśmy z dupnego mochi mega mochi, także teraz... Shirayuki wydaje mi się, że odpada. Peach Tapicoła, Peach Dew Ice Cube. Peach Dew Ice Cube Lunar Herb. Jeszcze Udumbare. Bo jest ciekaw, jaki reward dostaniemy, bo każda postać coś tam daje. Jedna jakiś tam może gathering, jedna jakąś taką po prostu pierdółkę, jedna ubranko. Nie obstawiam, że dostaniemy ubranko od Tenshi. Dobra. I mimo tego, że mieliśmy problemy, to zarobiliśmy 8000. Ale nie dużo tipsów. Ale co mogę powiedzieć, no jest po prostu... jest jak jest w tym momencie z tym. Spodziewajcie się niedługo nowej serii na kanale. To na pewno. I to tak naprawdę tyle. Może jeszcze horrorka i to. Dziękuję za oglądanie. Cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.